Cześć, witam Was serdecznie na sportowym szkoleniu psów. Chciałabym dzisiaj powiedzieć dość trudny ruszyć temat, ponieważ powiemy dzisiaj o presji, o awersji stosowanej w szkoleniu psów. Ten temat dziś poruszam, dlatego że czasem się spotykam z klientami, którzy odwiedzili szkoły, które bardzo mocno awersję stosują. I widzę po psach, że naprawdę zostały w ten sposób zniszczone. Z drugiej strony obserwuję też szkoły, które tylko i wyłącznie bazują na komunikacji, na decyzji psa. I powiem Wam, że nie dziwię się, jeśli czasem czujecie się skołowani tymi wszystkimi informacjami. I mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa z moim gościem choć trochę rzuci Wam światła i pomoże ustosunkować się do tego tematu. Moim gościem jest Tomek Jakubowski, wieloletni trener, instruktor. Tu muszę skorzystać ze ściągawki, bo tyle tego jest. Tomek, jesteś instruktorem noseworku, agility, obedience, trenerem psów, przewodników osób niewidomych. Piszesz też bloga. Masz swoją szkołę w Warszawie, Krogi Dog, którą prowadzisz z Elą Gładecką, która jest z kolei zoofizjoterapeutką. Powiedz, jak ty się widzisz, co jest dla ciebie najważniejsze w tym, co robisz? W dwóch słowach, człowiek orkiestra. Faktycznie można od tego zacząć, od czego ty zaczęłaś, mówiąc o działce, którą się zajmuję i mojej w nim historii, bo mój rodowód faktycznie czerpie z głównie aktywności w dyscyplinach, które wymieniłaś. I w ogóle założenia moje, kiedy wchodziłem w świat szkolenia psów, były takie, że głównie w tym nurcie pozostanę, w nurcie szkolenia psów pod konkretne dyscypliny sportowe. Niemniej gdzieś w procesie, w toku tej mojej kariery, losy rzuciły mnie też w kierunku, od którego troszkę na początku się odżegnywałem, bo uważałem go za, powiedzmy, krótko mówiąc, nudnawy, zwłaszcza w kontraście do dziedzin, które już wymieniłaś, którymi się od początku zajmowałem. Mianowicie wróciłem do zwykłego posłuszeństwa na co dzień, czyli takiego posłuszeństwa, które, powiedzmy, przeciętny Kowalski potrzebuje na potrzeby obcowania wygodnego z psem w mieście. Więc do tego wszystkiego, co dodałaś, mógłbym jeszcze tylko dodać tą dziedzinę, bo na pewno to jest duży obszar, którym się w obecnej chwili zajmuję. I tak bym chyba spiął klamrą to, o czym ty zdążyłaś opowiedzieć. Piszesz bardzo fajnego bloga i tutaj jest bardzo dużo wpisów właśnie o tym, jak widzisz awersję, używanie presji w szkoleniu psów. Powiedz w ogóle, jak ty używasz, jakiego słowa, jak określasz tą taką mniej może, albo inaczej, ciemną stronę mocy. Mówisz o tym właśnie presja, awersja. Jakich tutaj używasz słów? Tu mi przyszło jeszcze na myśl, że może jedną rzecz mógłbym dodać do tego wstępu o sobie. Już na wstępie zaznaczyłaś właśnie, że nasza rozmowa będzie oscylować gdzieś wokół tematu właśnie presji, awersji, tego dark webu szkolenia psów i też tery inkognity. Może tutaj warto i to wrzucić w jakiś kontekst, zwłaszcza dla słuchaczy, którzy i oglądaczy, którzy są troszkę mniej biegli w temacie. To, gdzie można mnie umiejscowić na osi. Wyobraźmy sobie taką oś, poziomą oś i dwa ekstrema i coś po środku. Na jednym ekstremum możemy sobie wyobrazić szkoleniowców, którzy zwykło się ich kolokwialnie nazwać pozytywnymi, szkoleniowców, którzy używają, kładą największy, główny nacisk na szkolenie z pomocą nagród. Na drugim ekstremum można umiejscowić szkoleniowców tak zwanych, których utarło się nazywać awersyjnymi, którzy szkolą głównie z użyciem presji. I gdzieś po środku, dla uproszczenia tej osi, można umiejscowić
trenerów, którzy tak naprawdę czerpią wszystko co najlepsze z jednej i drugiej strony. I mnie by można było, gdyby chcieć mnie koniecznie zaszufladkować, umieścić gdzieś po środku. Czyli zobacz, ci pozytywni, tak zwani pozytywni trenerzy w zasadzie używają nagród, żeby psa motywować. Ci powiedzmy bardziej awersyjni trenerzy używają kar, żeby pies unikał pewnych zachowań. Tak by można bardzo to zobrazować naszym tutaj słuchaczom, oglądaczom, którzy jakby gdzieś tam nie do końca jeszcze łapią te różnice, prawda? Tak, aczkolwiek można było też, bo można to ugryźć oczywiście na miliony sposobów, ale mi najbliższe jest takie spojrzenie na to, że tak naprawdę w obu przypadkach mówimy o motywacji. W przypadku szkoleniowców, którzy głównie kładą nacisk na szkolenie z pomocą nagród, oni kładą na motywację pod tytułem dążenie do tego, co przyjemne. Droga do uzyskania tego, co przyjemne. Szkoleniowcy awersyjni również tak naprawdę można powiedzieć, że jak najbardziej zajmują się działką pod tytułem motywacja. Oni motywują psa do określonych zachowań motywacją pod tytułem unikanie tego, co nieprzyjemne. Obie rzeczy tak naprawdę są sposobami na motywowanie psa do zachowań i o ile oczywiście to jest taki sztuczny podział i zarówno na jednym jakby ekstremum, jak i na drugim, zarówno na pozytywnym można spotkać szkoleniowców, którzy owszem bazują głównie na nagrodach, ale taką wisienkę na torcie dodają też awersyjną. I na tym drugim ekstremum awersyjnym też to nie jest do końca tak, że ci trenerzy tylko i wyłącznie motywują psa poprzez uczenie go, że może osiągnąć korzyść, że korzyścią dla niego w wykonaniu danego zadania jest uniknięcie nieprzyjemności, która go spotka, gdy tego zadania nie wykona. Więc oczywiście to nie jest taki super oczywisty podział. Ja nawet tu może zbyt ochoczo gdzieś po środku się umieściłem. Gdybym tak na siłę miał się zaszufladkować, to nawet bym powiedział, że bliżej mi do, wbrew temu, co można by sądzić czytając mój blog, do tego możemy wrócić, czemu ten temat mi jest tak bliski, czy mi jest bliski, wbrew temu, co można by było sądzić i pochopnie o mnie opinię wyciągnąć na podstawie tego, na jakie tematy piszę na moim blogu, to tak naprawdę ja bym w sumie był skłonny nawet określić siebie jako pozytywnego szkoleniowca, bo jak też na tym wspomnianym blogu moim wielokrotnie zaznaczam, ogromna większość tego, co robię, to jest tak naprawdę trening z pomocą nagród. Ja śmiało mogę powiedzieć, że ja bazuję na nagrodach, z tym, że dostrzegam również korzyści, które, a nieraz zazwyczaj konieczność sięgnięcia też po drugi rodzaj motywacji, żeby ten trening był skuteczny, efektywny. Do konieczności na pewno właśnie chciałabym jeszcze w dalszej naszej rozmowie przejść, natomiast żeby tak trochę usystematyzować, wróćmy do twojego bloga. No właśnie, dlaczego ten temat awersji jest ci bliski? Dlaczego na blogu tyle o tym piszesz? Czy widzisz w Polsce jakąś tutaj lukę, niezrozumienie, nadużywanie może też presji? Także tutaj powiedz dwa słowa, jak to wygląda. Więc tu też troszeczkę będziemy musieli się cofnąć do genezy mojej kariery, do źródeł mojej kariery i postaram się w miarę skrótowo oczywiście te naście lat przedstawić. Więc ja już u początków mojego obcowania ze szkoleniem w takim profesjonalnym wymiarze, w sensie w takim wymiarze, gdzie ja ze swoim pierwszym własnym psem, Gutkiem, teraz już 18-letnim, poszedłem na szkolenie i faktycznie z zamiarem, okej, chcę, żeby ten pies był posłuszny. I już od ja trafiłem na trenerów, którzy byli dalecy od odżegnywania się od presji, więc już od samego początku mojego obcowania już świadomego takiego z psem, bo miałem przedtem 3 psy, ale to były bardziej chomiki, papugi niż psy, w sensie, że sobie tam gdzieś przy mnie żyły, ale nie były świadomie obsługiwane. Moja świadoma obsługa zaczęła się od razu od doświadczeń, których częścią było też stosowanie presji. I w przypadku konkretnie mojego psa, ale też ja od początku byłem bardzo złakniony wiedzy i szwendałem się za instruktorami, którzy szkolili mnie i mojego psa celem obserwacji też, jak szkolą i inne psy. I od początku to, co dostrzegałem, no to i co mi się zaczęło pewien dysonans u mnie poznawczy wyłuwać, to że
Wtedy internet słabo był, jakby dostęp do wiedzy w internecie był słaby. Niemniej już powoli do Polski wchodził Clicker. Już to środowisko było nadal jakby w takim jeszcze zarodkowym stanie, ale już się rozwijało. I z jednej strony zetknąłem się właśnie z idącymi z tego środowiska często takimi przyganami, oskarżeniami względem presji, kar i negowaniem zasadności ich stosowania. Tymczasem na swoje własne żywe oczy widziałem rzeczy, które tym oskarżeniom zadawały kłam. To jest jedna rzecz, którą warto wiedzieć, że ja już u swoich początków jakby z pewnych złudzeń zostałem odarty. Z pewnych złudzeń co do tego, czy da się psa wyszkolić tylko i wyłącznie za pomocą nagród i pozytywów, mówiąc ogólnikowo. Niemniej druga rzecz, która nie ukrywam, też mi się rzuciła w oczy, że i co do tego absolutnie byłbym skłonny się zgodzić z tą stroną pozytywną, że dostrzegałem oczywiście też pewne minusy. To znaczy nie zawsze za rezultatem w postaci zmiany, modyfikacji zachowania psa szło też takie pełne zadbanie o jego stan emocjonalny, wyraz jego pracy, jakość tej pracy. I to było coś, co spowodowało, że jakby przeszedłem na swoje, to znaczy zacząłem sam już zawodowo szkolić psy, a mimo że sam ze swoim psem głównie po wypracowaniu posłuszeństwa parałem się faktycznie głównie sportami, no to jak ja zacząłem zawodowo pracować już jako trener, no to początki moje też głównie wiązały się z uczeniem zwykłego posłuszeństwa na co dzień. I stosując metody, które poznałem u początku swojej kariery, dostrzegłem pewien ich, mimo wszystko, pewne ich ograniczenia i też nie ukrywam, że jeszcze jak na tamte czasy, na pewno też w wyniku nikłej wiedzy, którą posiadałem i nikłych możliwości edukowania się w tym temacie, wiele błędów popełniłem i dość na tyle często zdarzało się, że po lekcji miałem pewne takie poczucie niesmaku, zgagę i takie poczucie, że w sumie gdybym daną lekcję prowadził swojemu psu, to bym danej rzeczy nie zrobił, bo bym się z nią źle czuł. Jak tylko jakby namierzyłem się na tym, że w tą stronę to idzie, to może nie to, że diametralnie zmieniłem swoje podejście, wtedy jakby troszkę ucieczkowe to było, bo po prostu i akurat zbiegło się szczęśliwie z tym, że zacząłem jeździć, udzielać też seminariów z wtedy Agility, głównie w Agility byłem zaangażowany, zacząłem jeździć na seminaria, prowadzić seminaria, warsztaty sportowe, gdzie, jak to w sporcie, do tego możemy jeszcze później wrócić, możemy o presji też w tym wymiarze sportowym porozmawiać, ale gdzie zasadniczo, jak ty zwłaszcza wiesz, w sporcie jakby tym bardziej presja jest tematem tabu, też z praktycznych względów. No, w sporcie unikamy presji, bo wiemy, że te negatywne jej potencjalne skutki mogą się odbić na jakości naszego występu. I jakby tam nawet często nie było potrzeby, żeby tym tematem się zajmować. Zajmowaliśmy się tylko tym, jak psa lepiej zmotywować, jak go na sobie skupić i tak dalej. Niemniej, powoli już zmierzam do finału, niemniej na tychże seminariach również dość szybko do mnie dotarło, że jak przychodziła na przykład do mnie osoba z problemem pod tytułem tutaj robimy agility, ale w sumie to mam problemy z motywacją, to okazywało się, że nadal często, że tak naprawdę nie do końca to chodziło o problemy z motywacją. Pies miał tak naprawdę za dużo motywacji, tylko ta motywacja była rozproszona na miliony stron. I niekoniecznie byliśmy tak naprawdę w stanie zaproponować psu cokolwiek, co by mogło być konkurencją dla tych rozpraszających bodźców. Więc tak naprawdę szybko do mnie dotarło, że w sumie to nie jest problem motywacji, tylko problem braku posłuszeństwa, braku wychowania często. Więc tak naprawdę siłą rzeczy zostałem znowu wrzucony gdzieś w nurt pod tytułem okej, może nie uciekać od tej presji, tylko dowiedzieć się, czy jest jakiś sposób, żeby niekoniecznie unikając tej presji, postarać się tak
tym procesem szkolenia psa posterować, żeby ją minimalizować. I tak naprawdę to jest obecnie mój cel, żeby tą presję minimalizować. Absolutnie nie, od niej nie uciekać, bo gdybym powiedział, że prawda, gdybyśmy zadali sobie takie pytanie, gdybyś mi zadała takie pytanie, jak uniknąć presji, to ja bym powiedział, że gdybym chciał przedstawić sposoby na ucieknięcie od presji, no to ucieczka od presji, to tak naprawdę bym poniekąd przyznawał, że no to musi być coś złego, skoro ja od tego chcę uciec. Ale ja takiego absolutnie poczucia nie mam. Zbyt często moje oczy mówiły mi co innego niż i doświadczenia, może tak, mówiły mi co innego niż papier, na którym czytałem, że badania dowodzą czegoś przeciwnego. I zmierzając do finału, siłą rzeczy seminaria mnie zmusiły do tego, żeby doświadczenia z seminariów, które opisałem, zmusiły mnie do tego, żeby jednak wrócić do eksplorowania tematu presji, do pewnych eksperymentów na swoich psach, na psach klientów. I te eksperymenty zbiegły się też, ten czas, kiedy te eksperymenty podjęły, zdjął się też już z tutaj wysypem, z w ogóle z powstaniem YouTube'a, Facebooka, dostępem do większej ilości materiałów, do kontaktów z instruktorami z zagranicy, którzy mieli dużo większe doświadczenia niż ja i inni instruktorzy, choćby tu w Polsce na miejscu. I tak można zarysować tą drogę, która doprowadziła mnie do tego, że owszem, odkryłem, że ten temat presji jest w Polsce zamiatany pod dywan, nie tylko w Polsce oczywiście, jest unikany i tak jak możemy znaleźć miliony książek, blogów, vlogów, kursów online dotyczących motywacji pozytywnej, nazwijmy ją skrótowo, motywacji opartej na nagrodach, a tak zupełna cisza na temat motywacji opartej na unikaniu tego, co nieprzyjemne. Dokładnie, a mimo tego, że gdzieś tam wielu trenerów mówi o tym właśnie unikaniu presji i tak dalej, to jak pójdziesz do pierwszego lepszego sklepu zoologicznego, to wisi tam cały asortyment kolczatek. I co o tym myślisz? Ja na przykład czasami widzę właśnie takiego właściciela, no nieświadomego, który ma nie dość, że na kolczatce zwierzaka, która gdzieś mu tam wisi, to jeszcze to wszystko jest podpięte pod jakąś tam flexi, nad którą wiadomo, że mniejszą ma całą kontrolę. I co tutaj myślisz? Co myślisz właśnie o tym, że te kolczatki są dostępne i że jakby ci właściciele tak... No, frywolnie sobie po nie sięgają. Jak to widzisz? Czy często się spotykasz z takim nadużywaniem presji i złym, jakby nieświadomym, złym jej stosowaniu? Tak. No na pewno nie jest to... Właśnie piszesz bloga. Jeszcze raz? I czy dlatego właśnie piszesz bloga, żeby to zmieniać? Ależ oczywiście, że tak. Tych motywacji pisania bloga jest multum. Jedną jest to, że faktycznie to jest jakby temat zamiatany pod dywan i gdzieś mnie boli to, że gdzieś mi uwierało jakby to, że trochę zakłamany obraz tego, na czym szkolenie psów się opiera, jest sprzedawane w internecie. W przeważającym stopniu to się powoli gdzieś tam zmienia i zaczyna balansować, ale równoważyć, ale nadal jeśli przychodzi do mnie klient, który głównie nasiąkał tym, co przeczytał w sieci, no to nie zaczynamy od zera, zaczynamy od minusa, bo muszę pewne rzeczy najpierw demitologizować pewne przekłamania naprostowywać. Wracając do kolczatek w sklepach. Absolutnie nie podoba mi się to. Jeden z powodów, dla których mi się to nie podoba, że kolczatki są ogólnodostępne, że te, które są ogólnodostępne w pierwszym lepszym zoologu, są kolczatkami faktycznie niebezpiecznymi. One faktycznie, te kolczatki mogą wyrządzić prawdziwą krzywdę psu, prawdziwą fizyczną szkodę, bo są często faktycznie tak skonstruowane, że jest kilka cech, możemy na trzech głównych się skupić, które nie spełniają kryteriów bezpiecznej kolczatki. Są często zaostrzone, nie mają końcówki tak naprawdę takiej okrągłej, stępionej, tylko są faktycznie jak siekierą po prostu te bolce przecięte, więc potencjalnie faktycznie przy nawet braku używania, przy psie, który nas pociągnie, sam sobie może on wyrządzić krzywdę fizyczną.
Kolczatki te bardzo często są zrobione z materiałów, który ma faktycznie potencjał na to, że może pęknąć, co czyni je niebezpiecznymi, zwłaszcza przy psach, które mają problemy na przykład z agresją. W nieodpowiednim momencie nam z tej kolczatki się wypną, bo pęknie. Trzecia wreszcie kryterium, które te ogólnodostępne kolczatki, którego te ogólnodostępne kolczatki nie spełniają, no to to, że uniemożliwiają tak naprawdę założenie psu, zapięcie psu tego na szyi. One wymuszają, żeby zakładać jakby psu tak przez głowę, co powoduje, że są faktycznie, to co wspomniałaś, zbyt luźno zawieszone i przez to stają się też dodatkowo niebezpieczne. Więc pewnie mój główny, jeden z głównych zarzutów a propos kolczatek ogólnodostępnych w sklepach byłby taki, że te ogólnodostępne są po prostu niebezpieczne. Drugi zarzut byłby taki, że i tu znowu kolejna z mojej strony zgoda z oponentami dostępności kolczatek taka jest, że faktycznie to jest narzędzie, którego obsługi warto się nauczyć. Ale no, ten jakby zarzut dotyczy każdego narzędzia. No, noża też nie dajemy dziecku i nie mówimy, prawda, pokrój sobie chleb, tylko uczymy. Z kolczatką jakby jest, owszem, tak samo, po prostu trzeba klienta w tym celu edukować. I jakby nie mam oczywiście perfekcyjnego rozwiązania, jakby można było temu zaradzić, bo nie wyobrażam sobie przynajmniej póki co, biorąc pod uwagę, jak nawet nasza branża jest jakby nieuregulowana, wymuszania na kliencie tego w sklepach, prawda, że jak pan chce kupić kolczatkę, no to najpierw pan musi mi dać certyfikat, że jest pan zapisany na szkolenie. No nie da się tego w ten sposób uregulować. Tak się składa, że te bezpieczne kolczatki, z których ja korzystam, które ja, jeśli jest taka potrzeba, używam na miary, na kupno których daję klientom, one są głównie dostępne online, co czyni je trochę trudniej dostępnymi i może gdyby wyeliminować całkowicie sprzedaż tych niewłaściwych kolczatek i zmusić klienta do szukania ich w internecie, to może to by go skłoniło do tego, żeby jednak bardziej świadomie do zakupu takiego sprzętu podchodził. Ale no, nie, w skrócie mówiąc, nie podoba mi się to, że jest ten sprzęt dostępny, bo jak najbardziej wymaga on edukacji, tego wiedzy dokładnie, jak to zastosować. Niemniej na rozwiązanie jeszcze nie wpadłem, żeby móc tu zabłysnąć, co zrobić, żeby temu, prawda? No można między innymi robić to, co ja robię, no pisać blogi na ten temat. Tomek, tak, tak. Edukacja, czyli to, co robisz, czyli piszesz blogi, to, co ja robię, czyli staram się gdzieś tam filmiki udostępniać, żeby po prostu, no wiadomo, że nie dotrzemy do wszystkich ludzi, bo nie wszyscy tej wiedzy będą szukać, ale no zawsze gdzieś tam te ziarenko się zasieje. Dobrze, chciałabym, tutaj mnie zainteresowałeś tymi takimi bardzo szkodliwymi mitami, które są w społeczeństwie i tutaj skupmy się na jakimś takim najbardziej powiedzmy dla psa bolesnym, czy najwięcej, które najwięcej krzywdy mogą wyrządzić. Ja tutaj ze swojej strony mogę powiedzieć, że według mnie jeden z takich najgorszych mitów to jest taki, że jeśli twój pies sprawia problemy, to masz go zdominować, czyli po prostu spuścić mu no wiadomo co. Tak, tak. Często to bardzo mocno problem pogłębia. Relacje to już w ogóle nie możemy tutaj o żadnych nawet relacjach mówić między opiekunem a swoim psiakiem. Powiedz mi ze swojej strony, jak do ciebie klienci trafiają i co takiego najczęściej słyszysz, co jest takie, ach, że aż zgrzyta, tak. Co może być tutaj problemem? W przypadkach, kiedy właśnie przychodzi do mnie klient i widzę, że trochę już przeszedł pranie mózgu w wyniku tego, co przeczytał i ma opory, w kierunku względem stosowania jakiejkolwiek formy motywowania psa presją, unikam tak naprawdę wchodzenia w jakieś terminologie w rodzaju właśnie teoria dominacji, hierarchia, tam dominowanie psa i staram się na taki naprawdę basic, podstawowy poziom to sprowadzić, mianowicie no często na przykład i to też symptomatyczne, że zazwyczaj z ust klientów, którzy zawodowo na przykład mówią, że są
psychoterapeutami, psychologami mówią bardzo często naprawdę, przepraszam, że tak, mam nadzieję, że nikt osobiście, kto jest psychologiem, kto to ogląda, nie odbierze, bo być może to tylko jakiś zbieg okoliczności u mnie jest, ale jest ta prawidłowość, że często z ust takich osób, które w tym kierunku mają edukację, bądź też profesjonalnie się tym zajmują, mówią, że wie pan, jakby ja po prostu nie aprobuję takich metod, bo jestem całkowicie przeciwna przemocy. Tak ludzie presję odbierają. I no, to jest praca taka naprawdę bardziej, ja wtedy sięgam nie po jakieś badania naukowe, nie po naukowe terminologie, tylko sprowadzam rzeczy tu gdzieś do zdrowego rozsądku. To znaczy jedno z moich pytań, które wtedy zadaję, jest takie, no czy odbiera dana osoba to, że musi na czerwonym świetle się zatrzymać jako przemoc? Czy czuje się wtedy, nie wiem, zniewolona, zgnojona, zdołowana? I staram się jakby uzmysłowić to, że awersja awersji nierówna. I owszem, jest strona awersji pod tytułem zgnojenie psa, doprowadzenie go do stanu, gdzie on praktycznie się nie rusza, do tej naukowo rzecz ujmując, wyuczonej bezradności. Ale też jest taka forma presji, która jest psu przedstawiona tak, jak nam jest, zanim zaczynamy w ogóle jeździć i napotykać czerwone światła na ulicy, to co się dzieje? Przechodzimy przez kurs, na którym jest nam tłumaczone, prawda, na jakim świetle się zatrzymujemy, na jakim przejeżdżamy, jakie są konsekwencje za nieprzejeżdżanie na czerwonym świetle. Tego też jesteśmy uczeni. Więc to jest jeden z powodów, dla którego ta edukacja, którą przedtem przechodzimy, który powoduje, że tej kary, która by nam groziła, jak na czerwono byśmy przejechali, nie obawiamy się, bo wiemy, jak jej uniknąć. I tak samo, jeśli chodzi o awersję, to jest pewnie jeden z najbardziej szkodliwych mitów, że jak ktoś przyznaje się, mało jest oczywiście takich osób, które się do tego przyznają, ale jak ktoś już się przyzna do tego, że stosuje też obroże elektryczne, kolczatki, to się uznaje, że to jest właściwie sedno tego, co on robi. I to jest pierwsza rzecz, którą on robi. I że nie dość, że to jest pierwsza rzecz, którą on robi, no to od razu robi to w takiej formie, że bach, kara, bez edukacji. I jedna z pierwszych rzeczy, którą tłumaczę, no to jest to, że do kar, korekt, awersji, presji, przymusu prowadzi pewna droga. I ta droga ma na celu zminimalizowanie zarówno tych potencjalnych szkód, które grożą w wyniku stosowania motywacji opartej na karceniu psa, jak i też ma ona służyć temu, żeby tak naprawdę pies, gdy ta potencjalna kara go spotka, nie był zdziwiony, zszokowany, żeby nie będzie to potencjalnie psuło relacji z właścicielem, tylko pies będzie doskonale znał zasady w wyniku edukacji, którą uprzednio przejdzie. I dzięki temu unikniemy potencjalnych, faktycznie czasem bardzo poważnych, negatywnych skutków, które byśmy mogli odnieść, gdyby ta wersja była sprzedana w tej wersji, w której jest często reklamowana przez pozytywne środowiska, te skrajnie pozytywne oczywiście, bo tu można też postawić wyraźny rozdział pomiędzy pozytywnymi szkoleniowcami, a pozytywnymi ideologami, których ja, owych ideologów, nie uznaję w ogóle jako szkoleniowców, bardziej jako myślicieli. Natomiast, bo jeśli chodzi o bycie pozytywnym szkoleniowcem, to tak jak powiedziałem, ja się jak najbardziej za takiego uważam, pełnowartościowego, pozytywnego szkoleniowca. Niemniej obraz w głowie na temat awersji, który mają często moi klienci, to jest ten obraz, który niestety jest propagowany i wrzucany im do głów przez środowiska pozytywnych ideologów. I to jest największy problem. Właśnie, tutaj powiedziałeś bardzo ważną rzecz, która jest dla mnie też jakby no, jasna i bardzo, którą bym chciała tutaj podkreślić. Czyli, że do tego, aby używać awersji, prowadzi droga. Droga taka, że uczymy psa, jak ma na nią zareagować, a co więcej, jak ma uniknąć tego, żeby faktycznie ten bodziec awersyjny się pojawił. Natomiast faktycznie wielu czy trenerów, czy część właścicieli gdzieś tam naczytając się, czy w ogóle sobie wyobrażając, jeżeli na przykład właśnie usłyszy o awersji, presji,
kolczatce, łańcuszku i tak dalej, to od razu ma w głowie, ale nie tylko jakby to są obrazki takie gdzieś tam przekazywane, ale sama też jako trener spotkałam się z moimi klientami, którzy faktycznie opowiadali mi, co się w niektórych szkołach dzieje. I bardzo bym chciała naszych tutaj słuchaczy, widzów przestrzec właśnie przed takimi też i trenerami, i żeby samemu właśnie w ten sposób nie robić, czyli że pies prezentuje jakieś zachowanie typu agresję, czy do innego psa, czy do człowieka i w tym momencie jest na przykład podwieszany, oczy mu wychodzą na wierzch i jakby takie stłamszenie totalne psa, czyli komunikat zrób to jeszcze raz, a ci głowę, bez żadnej wcześniejszej jakby, bez żadnego jakby, nie wiem, pokazania temu psu, czy ma inne wyjście, czy ma inną jakby możliwość, czy to, że właśnie ten inny pies, czy człowiek mogą też być fajni, jakby tu nie ma żadnej podstawy, tylko jest takie wrzucenie psa w za trudne warunki, pies zaczyna się bronić, czy ma jakiś tam właśnie problem, który w ten sposób rozwiązuje, jak rozwiązuje, co nam się nie podoba i w tym momencie właśnie jest totalny, że tak powiem, maksymalny strzał. Więc jakby absolutnie tak tego nie robimy i bardzo mi też właśnie zależy, żeby właśnie przed takimi czy szkołami, trenerami, czy w ogóle takimi pomysłami przestrzec, że to w ten sposób się nie dzieje. Tak jak Tomek powiedziałeś o tym czerwonym świetle i konsekwencjach na przykład wjechania na czerwone światło, ale to właśnie, że gdy widzimy czerwone światło, wiemy co zrobić, czyli że się trzeba zatrzymać. To jest super obrazek i mam nadzieję, że właśnie fajnie trafi do tutaj naszych słuchaczy, widzów. Okej, okay, powiedz mi, jak dobierasz w takim razie presję, z jakich narzędzi korzystasz? I tutaj tak, please, bardzo ogólnie, ponieważ mam tyle do ciebie pytań. Jasne, jasne. Dlaczego, Magda, możemy zrobić drugą część, sagę z tego, prawda? Dwunastoczęściową. Dobrze, bardzo. Ale będę... Jak dobierasz presję do psa i w ogóle czy to się dzieje na pierwszych zajęciach? Powiedz tutaj trochę bardziej o takich właśnie już rzeczach takich, wiesz, no nazwijmy to konkretnych. Jak to wygląda w praktyce, żeby można było sobie to w jakiś sposób choć trochę wyobrazić? Tak, wracając na moment do tego, co zaznaczyłaś, że faktycznie ja byłbym skłonny jak najbardziej przyznać rację, że to jest potencjalne niebezpieczeństwo, że jak pójdziemy do trenera, który używa awersji, to nie wiedząc do kogo do końca idziemy, może się zdarzyć, że faktycznie trafimy akurat na trenera, bo nie mówię, że tacy nie istnieją, na 100% tacy istnieją, którzy faktycznie od razu widzą, że pies nie siada, nawet nie wnikają w to, czy właściciel w ogóle uczył psa komendy siad, tylko od razu zmuszają psa do tego, prawda? Tak, i stosują... Niektórzy właśnie w ten sposób uczą psa. Albo w ogóle uczą psa, prawda? Więc oczywiście to ryzyko istnieje, natomiast no, pełnią prawdy by było, gdyby ktoś, kto przy czymś takim przestrzega, powiedział, że ale istnieją też trenerzy, którzy stosując presję, niekoniecznie robią to z założenia od razu na wstępie. To by była wtedy pełnia prawdy. Ale no, ja niestety tą pełnią prawdy w internecie rzadko kiedy się w kontekście mówienia o awersji spotykam. To, co mógłbym doradzić, co by uniknąć przykrych doświadczeń, no to wiedząc, że idziemy w ręce, oddajemy się w ręce trenera, który być może na którymś etapie nam zaproponuje zastosowanie takich środków, można mieć politykę, pójść do trenera, który ma politykę otwartych drzwi, czyli który tak jak ja mówi, że jak chcesz, możesz przyjść do mnie, ja nie robię treningu gdzieś w podziemiu, robię to na otwartym terenie, tuż przy bloku jest mój plac, gdzie z okien mogą w dobie YouTube'a, każdy może mnie nagrać. Cieszę się, że w sumie w takich warunkach prowadzę zajęcia, bo tym bardziej mam bacik nad sobą pod tytułem cały świat na mnie patrzy, tym bardziej chcę robić wszystko w zgodzie z moim sercem i tak, żeby nie było zgagi i pójście do trenera, który ma podobne podejście, że udanie się do trenera, który ma podobne podejście, że chętnie pozwoli takiej osobie, żeby przyszła i popatrzyła, jak inne psy szkoli, które być może podobne dylematy mają, jak pies danej osoby, to by był dobry pomysł, żeby najpierw zrobić research i przed oddaniem się w ręce trenera, który używa też awersji w szkoleniu.
Czyli po prostu pójść na zajęcia bez psa i popatrzeć, jak trener wiedzę przekazuje, jak psy go odbierają, jak mówi, co robi i tak dalej. Tak, tak. Pójść do trenera, po którym wyczujemy, że nie ma absolutnie nic do ukrycia, który jest dumny z tego, że stosuje awersję, bo wie, jak to zrobić bezpiecznie, wyedukował się w tej kwestii. I oczywiście trochę jakby przesadzam mówiąc tą dumą, ale trochę chcę dać kontrę tym skojarzeniom pod tytułem awersja to charakteryzuje tylko tych szkoleniowców, którzy są po prostu lebiegami, niedojdami i nie umieją inaczej. To jak, żeby rzucić nieco światła, jak może nie to, że powinno to wyglądać, ale jak na przykład u mnie to wygląda, odpowiadając na twoje pytanie pod tytułem, prawda, kiedy ta presja u mnie następuje, kiedy decyzję podejmuję, że może pójdźmy w kierunku presji, to też oczywiście odpowiedź nie będzie taka jednoznaczna, jakby tu jest też wiele szarości, ale mógłbym zasadniczo to ująć w ten sposób, że jak mam oczywiście klienta pod tytułem osoba znajoma, którą znam od wielu lat, która robi na przykład obedience od wielu lat, startowała z wieloma psami już różnymi, ma osiągnięcia, widziałem ją na żywo nieraz, na treningach, na seminariach. I jak taka osoba ze mną się kontaktuje ze swoim kolejnym psem i mówi mi, że no, 2 lata pracy, ale jeśli chodzi o rezultaty w przypadku na przykład posłuszeństwa na co dzień, przywołania i tak dalej, nie do końca spełniają jego kryteria. A znam tą osobę, wiem, że nie, że to jest ostatnia osoba, która pierwsze po co by przyszła, to wiesz co, próbowałem wielu rzeczy, ale jeszcze nie próbowałem obroży elektrycznej, zróbmy tak dla fanu. Nie, to są osoby, które jak przychodzą do mnie po pomoc, to po wyczerpaniu wszelkich innych środków. I wtedy, oczywiście to nie jest tak, że wtedy zupełnie uznaję, a znam tą osobę, wiem, że poprzednie psy super wyszkoliła, ciach, faktycznie lećmy od razu w tym kierunku. Niemniej rozmawiamy oczywiście, dyskutujemy na temat tego, co już było robione, w jakich kontekstach występują dane bolączki i wspólnie decydujemy, czy faktycznie to już jest czas, żeby gdzieś dodać też szczyptę presji, czy może jednak jest jakaś luka do zapełnienia. Zazwyczaj oczywiście w kontekście, akurat jeśli chodzi o to, o ten odłam moich klientów, tych klientów, którzy tak naprawdę zawodowo tym się zajmują, bo to są nieraz trenerzy, którzy po prostu bazują głównie na metodach, które zakładają nagradzanie psa, nie negują awersji, aczkolwiek mają w niej małe doświadczenie i dlatego przychodzą po pomoc do mnie. Czyli nie są to tacy ekstremalnie pozytywni ideolodzy, to są pozytywni szkoleniowcy, którzy gdzieś dotarli faktycznie do pewnej bariery. I w ich przypadku jestem skłonny faktycznie dużo prędzej niż w przypadku, i teraz przechodzę do drugiego spektrum klientów, do drugiego odłamu klientów. Inaczej to wygląda w przypadku przeciętnego Kowalskiego, który do mnie przychodzi i jego pierwszy pomysł to jest mój pies nie wraca na wołanie, ale słyszałem o takim urządzeniu jak obroża elektryczna, co pan na to? No więc wtedy oczywiście zupełnie inaczej ta rozmowa wygląda, zupełnie inaczej ten proces wygląda. I w dużym skrócie znowu, bo to każdy odłam, o którym zaraz wymienię, to jest zupełnie kolejna czarna dziura, w którą możemy wpaść. Pracujemy najpierw, upewniamy się, czy może są tutaj jakieś przede wszystkim luki w motywacji. Później upewniamy się, czy może są jakieś luki w zaangażowaniu, czyli jeśli chodzi o motywację i zaangażowanie, to rozróżniam tak, że motywacja to, czy mój pies chce to, co ja mam w kieszeniach poupychane, a zaangażowanie to, czy mój pies wie, że żeby to dostać, musi dla mnie coś zrobić. Więc sprzątamy też w zaangażowaniu. Czy ten pies dowiedział się, że nawet jak nie widzi tak wyciągniętej kiełbasy nad swoją głową, to jak usłyszy siad, to tak samo ten siad zrobi, jak widzi tą kiełbasę. Czy jak jej nie ma, to czy na pewno klient jest przekonany, że ten pies został tego nauczony, że nawet jak jej nie widzi na pierwszy rzut oka, no to nie są obiecanki, cacanki, ona przyjdzie po wykonaniu zadania. Czyli innymi słowy, że klient nauczył psa, że nagroda, która na początku była łapówką, teraz jest faktycznie nagrodą. Prawda? Na pierwszym etapie może być łapówką. Czy klient nauczył psa, że to jest docelowo tak naprawdę nagroda? Sprzątamy w komunikacji, upewniamy się, że przewodnik spójne sygnały psu wysyła i nie ma tutaj jakiegoś konfliktu. Sprzątamy wreszcie w tym, że upewniamy się, że faktycznie to zachowanie jest przez psa zrozumiałe. Pies rozumie, jakie są kryteria tego zachowania.
jakie są poszczególne elementy, że pies faktycznie rozumie komendę. Upewniamy się, że w chociaż podstawowym zakresie przewodnik to zachowanie poddał kontroli impulsów, czyli na przykład, że jak uczył psa, czepnijmy się najprostszego przykładu, siadu, to czy robił coś w rodzaju, że udaje, że niechcący upuścił smakołyk, pies wstaje i czy się dowiedział pies o tym, że ten smakołyk nie jest dostępny, dopóki pies znowu nie usiądzie. To najprostszy przykład, tak z kapelusza wyjęty. Wreszcie, czy już zmierzam do końcówki, czy pies tak naprawdę dane zachowanie, przywołanie, załóżmy, że klient właśnie przyszedł, pies nie wraca na wołanie, załóżmy OE, obrożę elektryczną na szyję, czy wreszcie może zanim zajmiemy tą, założymy tą obrożę, to się upewnimy, czy może brakuje jeszcze jednego elementu ćwiczenia tego zachowania w coraz większych rozproszeniach, bo może dany pan wołał tylko w mieszkaniu u siebie psa i wracał pies 100 na 100, ale wyszedł przed klatkę i nagle zobaczył, że pies wraca jeden raz na 100. Więc trzeba wtedy wytłumaczyć klientowi, że zanim może pomyślimy o tym cudownym narzędziu, no to upewnimy się, że i obszar pod tytułem rozproszenia został rozparcelowany. Także tak pokrótce wygląda ta droga. Jakby ktoś chciał troszkę więcej o niej poczytać, to może przeczytać po wywiadzie dwa wpisy na moim blogu, czy guru część pierwsza i czy guru część druga. Tam dużo obficiej mówię, co te obszary obejmują, które prowadzą na samym końcu do obszaru numer 7, który obejmuje faktycznie już metody, środki, narzędzia awersyjne. Mm-hmm. A powiedz mi, jak do samego psa dobierasz jakby narzędzie, presję? Czy to jest tak, że są bardziej wrażliwe psy i są takie bardziej mocne psy? I właśnie jak to oceniasz? Tak, to jest cała sztuka. Dobrać narzędzia, techniki awersyjne, nie tylko do psa, ale tak naprawdę do psa i człowieka, prawda? Bo mogę dobrać i w takie błędne koło trochę u swoich początków, o których wspominałem, które mnie trochę zniechęciły do presji, w takie błędne koło trochę wpadłem, że nie miałem problemu większego, żeby dobrać narzędzie do psa i samemu oczywiście z pomocą tego narzędzia uzyskać to, na czym mi zależy. Natomiast przekazanie tego klientowi już takie proste nie było. I cała sztuka tu polega na tym, żeby nie tylko dobrać narzędzie pod psa, ale dobrać takie narzędzie, które nie tylko działa, kiedy ja jego używam, ale i które działa w przypadku danego klienta. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz warta podkreślenia, która może nie do końca w bezpośredni sposób odpowiada na twoje pytanie, ale na które też zawsze klientów uczulam, żeby pamiętali, że bez względu na to, na jakie narzędzie się zdecydujemy, to że tak naprawdę w ostateczności jedynym narzędziem, które chcemy wobec psa stosować, to jesteśmy my sami, bo siebie zawsze będziemy mieli. Kolczatkę możemy zapomnieć założyć, psu smycz możemy zapomnieć, obrożę elektryczną możemy zapomnieć, natomiast siebie mamy zawsze. Więc w ostateczności tak naprawdę narzędzia mają nas tylko zbliżyć do tego celu, żeby pies nas traktował jako narzędzie, żebyśmy my byli takim ostatecznym dla niego narzędziem i żeby pies działał nie tylko wtedy, kiedy ma dane narzędzie na sobie, ale też przede wszystkim dlatego, że to my w jego oczach, to narzędzie jakby pozwoliło nam stać się kimś więcej niż do tej pory dla psa byliśmy. Kimś więcej, kimś godniejszym uwagi, kimś, u którego warto szukać wskazówek i informacji co do tego, co jest bezpieczne, co nie jest bezpieczne. Więc nie jest tu znowu, to jest bardzo dobre pytanie, bo odpowiedź na nie jest oczywista. I znowu to jest, jak to w temacie presji, kolejna z tych czarnych dziur, gdzie nie tylko dlatego, że można meandrować na miliony stron, ale też jak ja bym starał się tego obrazowo nie opisać, to zwłaszcza ktoś, kto jest żółtodziobem jeszcze w temacie, może a wyciągnąć błędne wnioski, potencjalnie szkodliwe, jak zacznie na swoim psie eksperymentować, bo po prostu ciężko będzie nawet mu sobie wyobrazić, o czym do końca ja mówię. To, co mogę w temacie, o który zapytałaś, na co mogę też wyczulić, że wbrew pozorom tak mocno oskarżana o całe zło szkoleniowego świata kolczatka czy obroża elektryczna bywa częściej niż by osoby, które
mają przeciwne poglądy niż ja, dużo częściej mają dużo mniej awersyjne działanie niż bagatelizowana presja, którą mamy w głosie na przykład, albo presja, którą psu przekazujemy mową swojego ciała, swoim niezadowoleniem z tego, jak postępuje, które to niezadowolenie wyrażamy bardziej jakby swoimi emocjami i stosowanie narzędzi w stylu kolczatka, dławik, obroża elektryczna, czy wszystkie te inne średniowieczne, w cudzysłowie, narzędzia tortur, tak naprawdę jednym z ich plusów i powodów, dla których ja jestem skłonny prędzej pójść w narzędzia, skoro jestem bardziej pójść w kierunku narzędzi niż używania takiej presji socjalnej, emocjonalnej, jest taka, że te narzędzia nam ułatwiają pozbycie się toksycznych emocji, niedziałanie w afekcie i bardziej taki neutralny, pozbawiony konfliktogennego zabarwienia przekaz. Także to mógłbym jeszcze dodać. Wiem, że to wszystko nie są może tak super precyzyjne wskazówki pod tytułem: o, jak mam psa wrażliwego, to dławik, jak mam psa mniej wrażliwego, to kolczatka, bo tu jest za dużo szarych stref i to jest, jest wiele osób, które twierdzi, że a, szkolenie psów to tylko jest jakby nauka, prawda? To jest kwestia tylko wyuczenia się jakby formułek i to zawsze działa jak joga niemalże. Mój mistrz Sadhguru mówi, że jeśli chodzi o jogę, to czy to jogę robi kryminalista, czy duchowny, to tak naprawdę joga działa tak samo na obu. No, ze szkoleniem psów nie do końca tak jest. Tu są oczywiście też technologie, metodyka i tak dalej, ale sprowadzenie tego tylko do nauki i zaprzeczanie temu, że jestem też trochę sztuki, no to jest nie do końca oddawanie całej prawdy. I tu bym, zupełnie nie przesadzając, nazwał stosowanie właściwe presji jako pewnego rodzaju sztukę, bo tej sztuki nabywamy w toku doświadczeń, zdobywania doświadczeń. To tak jak nauka trochę malarstwa. No, można obejrzeć milion kursów online, jak narysować kreskę. Można tysiące razy patrzeć, jak to się maluje, ale dopóki sami tych tysiąca pociągnięć nie zrobimy, no to tak naprawdę nie wiemy do końca, o czym mówimy. Także myślę, że najbezpieczniejsze też dla piesków byłoby, żeby słuchacze naszego wywiadu, oglądacze naszego wywiadu, żeby zostawić ich z taką informacją, niż bardziej dawać jakieś konkretniejsze rzeczy, które mogłyby być źle zinterpretowane. Tak bym na razie to zatrzymał, odpowiedź na to pytanie. Okej, okay. A powiedz mi a propos konieczności, bo na samym początku wspomniałeś o takiej konieczności stosowania presji. I tutaj bym chciała do tego nawiązać, o to zapytać, czy wszystkie w zasadzie osoby, które do ciebie trafią na szkolenie z psem, ostatecznie jakby lądują z awersyjnymi narzędziami, czy naprawdę właśnie jest tak, że to jest jakieś nieliczne grono, a większość psów, że tak powiem, da się wyciągnąć za pomocą właśnie motywacji i tych jakby naprawienia tych wszystkich obszarów, które mówiłeś tam a propos motywacji, zaangażowania przewodnika, zrozumienia przez psa komend i tak dalej, i tak dalej. Tego wiemy, że jest dużo. To powiedz mi właśnie tutaj, czyli czy wszyscy lądują jakby gdzieś tam z awersyjnymi rzeczami, czy naprawdę jest dużo psów, które jednak jakby na tyle są chętne, żeby w jakiś tam sposób no, być posłuszne, czy tam w relacji być z nami, że po sprzątaniu tego nagle się okazuje, że wszystko jest tak, jakbyśmy sobie chcieli, wymarzyli. To jest tak, że na końcu drogi, oczywiście wiesz, nie jest tak, że wszyscy klienci, którzy do mnie trafiają, przechodzą całą drogę. Sama pewnie ze swojej praktyki wiesz, że ogromna większość klientów, no mimo wszystko liczy na tą zaczarowaną różdżkę, tudzież pigułkę, którą niebieską czy czerwoną dasz i prawda, 2-3 lekcje i się temat zakończy. Więc ciężko mi jakby to wrzucić w taką statystykę,
I odpowiedzieć, że o, zawsze to się kończy presją, bo wiele psów tak naprawdę, mimo że widać i ten horyzont, na którym tego psa mimo wszystko presja powinna spotkać, sobie zarysowujemy gdzieś tam na początku, to nie jest tak, że ja czaruję klientów i mówię, o wiesz co, tu mamy jeszcze do wbicia igłę, jeśli chodzi o motywację i wiesz co, to załatwi cały temat. Nie, mówię, że być może i tak i prawdopodobnie dojdziemy do tego, że i temat presji będziemy musieli z twoim psem poruszyć, ale żeby upewnić się, że my swoją działkę odrobiliśmy, skupmy się na motywacji. No i często jest tak naprawdę, że gdzieś tam w pewnym momencie kontakt się urywa. Może niekoniecznie dlatego, że o, motywacja pozytywna zadziałała, wystarczyły nagrody, ale że faktycznie ta poprawa jest tak duża, że klient stwierdza, że mu to wystarczy. Czasem oczywiście prozaiczne względy finansowe. Natomiast może precyzyjniej odpowiem, jak ujmę to w ten sposób, że tak naprawdę widzę to w ten sposób, że owa presja na samym końcu jest potrzebna, ważna, jeśli zależy nam na faktycznie bliskim 100% posłuszeństwie, to czeka właściwie ogromną większość psów. Bo dlaczego miałoby być inaczej? Dlaczego by tak miało nie być, że ta presja je czeka? Gatunek ludzki opanował całą Ziemię. Jesteśmy najinteligentniejszymi istotami, przynajmniej na chwilę obecną, takie chodzą słuchy, na kuli ziemskiej. Niemniej, z tego co mi wiadomo, do tego, żeby zatrzymywać się na nowym czerwonym świetle, to jest jeden z moich ulubionych przykładów, nie zachęca nas to, że za zatrzymanie na czerwonym świetle dostajemy 100 od policjanta, czy tam 200 zł, tylko za nieprzejechanie na tym czerwonym świetle grozi nam zabranie owej 100 czy 200. I to jest prawdziwy powód, dla którego się tam na tym czerwonym świetle zatrzymujemy. No chyba, że nie ma kamer, nie ma policji, prawda? No to wtedy wiadomo ciach. 500. Wiem z własnego. 500, okej. Widać, że jestem grzeczny dawno i że tylko przejeżdżam na czerwonym, jak nie ma kamer, bo dawno mandatu nie miałem za to. W każdym razie rozumiesz, do czego zmierzam. Tak. Jeśli my jesteśmy tak kumaci, tak cywilizowani, tak oświeceni, panujemy nad tym światem, tak zdyscyplinowani jesteśmy, tak empatyczni, a mimo to wobec własnych siebie godzimy się, żeby narzucić sobie więzienia, sądy. Nie wiem, puste są wszystkie więzienia, nie ma policji faktycznie, nie ma sądów. Po co są te instytucje? No dlatego właśnie, że żeby mimo wszystko ludzi zmotywować do tego, żeby zachowywali się jak ludzie, nie wystarczy tylko nagradzanie nas, ale jednak ta druga część układanki jest równie ważna, więc z jakiego powodu psy miałyby być tutaj z tych reguł wyalienowane? Co je od nas różni? Wszystkie inne stworzenia na Ziemi działają według tych samych zasad, co my. Dążymy do przyjemnego, unikamy nieprzyjemnego. Czemu psy mają tylko działać na jednej motywacji, dążenie do przyjemnego? Więc wrócę do twojego pytania. Tak naprawdę widzę to tak, że praktycznie każdy pies z wyłączeniem może dwóch z tych psów, które przez ostatnie, nie wiem, 16 lat, jak szkolę psy, nie wszystkie te 16 lat zawodowo, ale ja szkoliłem psy też, zanim jeszcze brałem za to pieniądze, szkoliłem psy po prostu znajomych, sąsiadów i tak dalej. Więc ogółem od około 16 lat się tym zajmuję. Może trzy psy przez te 16 lat z kilku tysięcy, które przerobiłem, były w stylu happy-go-lucky, wesolutkie, bezproblemowe, flegmatyczne, wpatrzone z urodzenia we właściciela, że faktycznie nie widziałem najmniejszej potrzeby, żeby tę presję stosować. Chyba sam bym się popłakał, jakbym w tych przypadkach tą presję zastosował i bym sobie tego do końca życia nie darował. Natomiast to są skrajnie rzadkie przypadki. Więc absolutnie nie chcę przekazać znowu błędnej idei, że a skoro czeka nas to na końcu, to może nie uciekać od tego i skoro i tak to jest nieodzowne, no to czemu zostawiać to na koniec? No na koniec zostawiać z tych względów, o których wspomniałem, żeby po prostu w momencie, w którym ta potencjalna kara nam grozi, pies nie mówił, ale why? Czemu? Dlaczego? Co do tego doprowadziło? Bo faktycznie wtedy możemy spotkać się z tymi wszystkimi, jakby uzmysłowić sobie, że faktycznie te wszystkie zarzuty kierowane pod kątem w kierunku awersji są uzasadnione. Więc
ujmę to tak, że w przypadku każdego praktycznie psa, który do mnie przychodzi na zajęcia, sprzątamy w tych obszarach, które wymieniłem: motywacja, zaangażowanie, budowanie umiejętności, kontrola impulsów, rozproszenia. I jeśli uznajemy, że swoją część roboty wykonaliśmy, to zaczynamy psu tłumaczyć, że czas teraz na jego część, jego udział w całym procesie. I oczywiście nieraz jest tak, że przychodzi do mnie klient z psem, którego widzę, okej, faktycznie, jeśli chodzi o motywację, ciężko tu coś zarzucić, zaangażowanie ciężko coś zarzucić, umiejętności ciężko coś zarzucić, ale może okej, jeszcze pozamiatajmy w kontroli impulsów, więc zaczynamy powiedzmy od kontroli impulsów, prawda, a nie od zera, gdzie po raz pierwszy pies nagle widzi, o, to ty kiełbasę możesz mi dać? Nieraz od takiego zera zaczynamy, owszem, bo proszę klienta, żeby wziął ulubione smakołyki psa. Klient mówi, tak, nie ma problemu, wezmę, on to lubi. Przychodzi na zajęcia, pokazuje psu kiełbasę, a pies odwraca głowę, prawda, i nie chce na to patrzeć. Więc wtedy mówię klientowi, uświadamiam, że się myli trochę, jednak musimy najpierw tym się zająć. Ale nieraz jest tak, że faktycznie klient no co najmniej w połowie drogi jest i wtedy ten punkt nasz wyjścia jest przesunięty. W przypadkach, o których już wspomniałem, gdzie mam do czynienia z osobą, która zajmuje się tym właściwie profesjonalnie i nawet robi sport na bardzo wysokim poziomie, a żeby robić sport na bardzo wysokim poziomie, to trzeba być osobą, która naprawdę wie dużo więcej niż przeciętny pozytywny szkoleniowiec, który sportem się nie zajmuje. Jeśli taka osoba zajmująca się sportem dochodzi gdzieś do muru, no to naprawdę można przyjąć, że w większości przypadków, chociaż też nie zawsze, ale w większości przypadków faktycznie można uznać, że no jedyne czego brakuje to to, że faktycznie pies nie dowiedział się jeszcze o tym, że są więzienia, sądy i policja. I żyje w świecie, gdzie faktycznie kraina mlekiem i miodem płynąca. Tomek, czyli tak, bardzo bym tutaj, jakby patrząc na to, co też mówisz ze swojego doświadczenia, bardzo bym chciała przestrzec przed taką samowolką w używaniu takich no, awersyjnych rzeczy, z taką właśnie świadomością, że jeśli czujemy potrzebę zwiększenia posłuszeństwa naszego psa, to zdecydowanie wybieramy, researchujemy dobrego trenera, który nas krok po kroku uczy co i jak, czyli żeby to faktycznie miało ręce i nogi, żeby to było fair w stosunku do psa, żeby on wiedział, jak ma na to zareagować gdzieś tam, tak jak mówiłeś, na końcu tej drogi, a nie na skróty, nie bo okej, w sklepie zoologicznym widzę, no to założę i żeby pies tam przychodził, nie ciągnął cokolwiek, czyli tutaj takie zwiększanie świadomości, jakby no, przestrzeganie przed po prostu taką no, samowolką, nazwijmy to. Przede wszystkim najpierw rozliczanie właścicieli psów z tego, czy oni odrobili swoją pracę domową, a dopiero później rozliczanie psów. I bardzo ważne jest właśnie podkreślanie tego, że muszą odrobić tą swoją robotę, bo przypomniałem sobie takie zobrazowanie tematu, które przedstawił jeden z trenerów, którego pracę swego czasu podpatrywałem, Blake Rodriguez, z takiej szkoły Dream Come True K9 ze Stanów Zjednoczonych. On w Nowym Jorku ma swoją szkółkę. I on często prosi swoich klientów, żeby wyobrazili sobie taką sytuację, że powiedzmy są zawodnikami NBA, koszykówki. Są zawodnikami koszykówki. I właśnie odbył się mecz, w którym pewne błędy popełnili, nie są zadowoleni z swojego występu, idą do baru, żeby napić się piwka. Piją sobie to piwko przy barze i nagle podchodzi do nich jakiś menel. Już widać, że zatacza się, prawda? I mówi, słuchaj, w piątej minucie meczu, byłem na tym meczu, który przed chwilą grałeś, i w piątej minucie meczu tam zrobiłeś to, mogłeś zrobić tak, w dziesiątej to, mogłeś zrobić tak, w dwudziestej mogłeś zrobić tak. I daje tak naprawdę trafne spostrzeżenia, ale no, na pierwszy rzut oka nie bierzesz tego gościa na poważnie. Natomiast ta sama sytuacja, tylko że nie podchodzi menel, tylko Michael Jordan. Michael Jordan to, powiedzmy, gdyby znana tobie Krista Enqvist, zawodniczka Obedience, 10 razy wygrała Mistrzostwo Świata, to wtedy byłaby Michaelem Jordanem Obedience. Jeszcze według mnie nie jest, ale z całym szacunkiem bardzo blisko jest tego statusu. I wyobraźmy sobie, że wchodzisz do tego baru, pijesz to piwko i Michael Jordan do ciebie podchodzi, czyli Krista Enqvist Obedience, i mówi, Magda, mogłaś, wiesz co, w tej minucie zrobić tak, w tamtej tak i tak dalej. I daje te same rady co Menel, ale daje Krista Enqvist. Na pewno
Rady Menela by poszły z kolejnym łykiem, natomiast jeśli chodzi o Michaela Jordana, prawdopodobnie ten browar fru by poszedł gdzie indziej i byś zmieniła obiekt zainteresowania z piwa na nauczyciela. I cel, jaki mi przyświeca, jak przychodzi do mnie osoba, która ma psa, u którego widzę potencjał na to, że faktycznie gdzieś na końcu drogi prawdopodobnie, z ogromnym prawdopodobieństwem ta presja będzie musiała nastąpić, największy nacisk kładę na to, żeby faktycznie w wyniku posprzątania w tych pozostałych obszarach ten ktoś stał się dla psa Michaelem Jordanem, a nie Menelem, który tylko po prostu ma wszystko gdzieś tam, w ogóle się psem nie zajmuje, ale czepia się i zwraca uwagę wtedy tylko, kiedy pies robi coś złego. Więc najpierw musimy zbudować u psa swój status jako Michaela Jordana, przynajmniej wypadałoby, tak żeby faktycznie, kiedy dojdzie do tego, że zaczniemy, jak będzie taka konieczność, też wprowadzać środki awersyjne, to że pies będzie patrzył na nas nie jak na Menela, tylko jak na Michaela Jordana i nawet chętnie krytykę z naszej strony przyjmie. Inaczej niż w przypadku krytyki pochodzącej ze strony Menela. Także to jeśli chodzi o opowieść, jaką uraczył kiedyś słuchacz Blake Rodriguez w jednym z tam swoich podcastów. I myślę, że ona, zapamiętałem ją, bo tak naprawdę ona obrazuje to, jak ja do klientów podchodzę, jak ja to widzę. Chciałabym jeszcze o tyle rzeczy Cię zapytać, natomiast pomału nam się kończy czas, więc ostatnie, tak żeby jeszcze gdzieś tam przestrzec ludzi, powiedz mi, jak poznać po psie, na co możemy wyczulić naszych słuchaczy, naszych widzów a propos zbyt nadmiernie zastosowanej presji. Czy to będzie presja psychiczna, emocjonalna, o której wspomniałeś, taka socjalna, czy to presja po prostu gdzieś tam właśnie za pomocą fizycznych rzeczy. Ja ze swojej strony tutaj mogę powiedzieć taką jedną rzecz, że wtedy taki pies zaczyna po prostu się nas obawiać, nie? Jakby widzimy u niego strach, takie niezrozumienie i po prostu psiak się nas boi. I co byś tutaj więcej dorzucił jako takich minusów nadmiernej, źle jakby wrzuconej presji? Tak. Jak ten psiak może reagować, co może nam grozić, że tak, tak powiem? Poznać po nim, że jednak przesadziliśmy. Tak. Znowu super pytanie, bo znowu czarna dziura, czyli po prostu otchłań, w której już widzę milion kierunków, w których można by było z tym pójść. I chyba bym wybrał kierunek następujący, który ostatnio, zwłaszcza gdzieś tam, chodzi mi mocno po głowie, że bardzo wcześnie, już u swoich początków obcowania z psami, to co zostało mi w wyniku moich też działań względem swojego psa i względem psów klientów, co mi mocno wryło się w głowę i co mocno zostało mi uświadomione, to że jakbyśmy dobrze nawet nie znali prawideł tego, jak uczy się pies, jak go skutecznie szkolić, to mogę na jeden brzydki wyraz sobie pozwolić, czy nie raczej? Tak, śmiało. Jeden brzydki wyraz. I tak jestem w szoku, że do tej pory wytrzymałem. Ale jeśli, nawet jeśli znamy wszystkie prawidła, jakimi rządzi się uczenie psa, jeśli całą naukę mamy w jednym palcu, to jeśli tutaj jesteśmy chujami, to cała ta znajomość jest na nic, nam na nic. Więc to, co według mnie nawet poprzedza edukację pod tytułem jak uczy się pies, jakie są najskuteczniejsze metody uczenia go, jak go motywować, to jest praca nad sobą. I tego oczywiście ciężko jest nauczyć, nie mając też edukacji w tym kierunku. To jest coś, czego ja się dopiero uczę, tak naprawdę sam na sobie. Tu mam jeszcze dużo samemu do posprzątania i dlatego pewnie ten temat mi tak mocno ostatnio ciąży na głowie. I on do mnie jakby wraca, on się już, jakby świadomość tego pojawiła bardzo dawno temu. Natomiast praca nad sobą jest pracą niezwykle długotrwałą i skomplikowaną. Nieustającą. Tak, tak.
ale to jest ważne, żeby też w tym wywiadzie te słowa, myślę, padły, że ważne jest, żeby uświadomić sobie, że mamy do czynienia nie z pralką, nie z komputerem, tylko z żywym stworzeniem. I najważniejsze to robić rzeczy, które nie powodują u nas tego, co ja u początku swojej kariery nieraz odczuwałem, zgagi, ścisku w żołądku i które przez troszkę zbyt długi czas ignorowałem. Jak czujemy ścisk w żołądku w wyniku tego, co robimy, to nawet nie potrzeba do tego Bóg w jakiej edukacji w zakresie sygnałów uspokajających u psa. Uwierz mi, że ogromna większość moich klientów kompletnie nigdy w życiu o Turi Trugas nie słyszała, a jak widzą, że ich pies jest, nie wiem, znudzony, czegoś się przestraszył, oni to widzą. I gdyby ich spytać, a czemu tak sądzisz, to nie potrafią dokładnie powiedzieć, że a, ogon poszedł do dołu i tak dalej. Widzę to po jego oczach, zaczął dyszeć, tylko no ogólnie widzę jakby. Więc bardzo ważne jest kładzenie nacisku u klientów na to, żeby w równej mierze co nad psem pracowali przede wszystkim nad sobą, żeby rozliczali siebie bardzo szczerze, uczciwie. Przepraszam Was bardzo, ale program obciął ostatnie 5 minut naszego wywiadu. Natomiast uważam, że jest to super okazja, żeby nagrać część drugą. Także ona się pojawi na pewno, a żeby jeszcze bardziej wyjść naprzeciw tym waszym oczekiwaniom i tego, co potrzebujecie, proszę was, żebyście w komentarzach napisali wasze pytania, sugestie, wnioski też z tego, co udało wam się wyciągnąć, jakie są wasze doświadczenia w tym temacie. Do zobaczenia, pa!